Dzień dobry, witam wszystkich. Nazywam się Jan Kubań, a dzisiaj w rozmowie z cyklu Gość Paferę goszczę matematyka Krzysztofa Szczawińskiego. Dzień dobry. Dużo się mówi w tej chwili o Twoim modelu matematycznym pandemii w Polsce i właśnie chciałem Cię spytać dokładnie, tak, bo no, tak jakby przenicować cały ten temat. Jakie Ty masz przygotowanie do tego, żeby tworzyć modele matematyczne zaraz różnego rodzaju? Tak, no dużo się mówi, że to jest model matematyczny, gdzie matematyka tak naprawdę to jest tylko narzędzie, żeby poprawnie zebrać dane i zbudować jak najlepsze zrozumienie zjawiska. Czyli czym jest model? Model to jest nic innego jak zebranie w jednym miejscu jak najlepszego zrozumienia tego, co się dzieje, i narzędzie, które pozwala przeliczać scenariusze i kreować przewidywania, które później się konfrontuje z rzeczywistością i dzięki temu można rewidować, na ile model dobrze to przewidywał i tak dalej. Czyli po pierwsze zrozumienie, po drugie przewidywania do konfrontowania z rzeczywistością i do ewentualnie dochodzenia do decyzji. Teraz jakie jest moje przygotowanie? No ja studiowałem matematykę, ale później przez kilkanaście lat zajmowałem się modelizowaniem procesów społecznych i ekonomicznych w, no jak to powiedzieć, najbardziej selektywnych instytucjach świata, jakimi są banki inwestycyjne i fundusze inwestycyjne w Londynie, gdzie no, jakby trafność zrozumienia danej rzeczywistości i podejmowanych decyzji ma naprawdę duże znaczenie, bo to się przekłada na wielkie sumy i tak dalej. Więc nie mi to mówić, ale powiedzmy sobie otwarcie, są to instytucje dużo bardziej selektywne niż różne instytuty naukowe, gdzie doktoranci czy doktorzy później robią te modele w zupełnie innym trybie. I ta różnica jest na wielu poziomach. Już nawet nie będę wnikał w głębie zrozumienia i jakby poziom operowania narzędziami, ale sam taki fakt jak funkcjonowanie w czasie rzeczywistym, czyli branie danych, które się pojawiają na bieżąco i przekładanie ich na kompletowanie i budowanie coraz lepszych modeli, to jest tryb, który w świecie rzeczywistym, w finansach tak to się robi, a w świecie nauki raczej jest tendencja do tego, żeby jak już są wszystkie dane, to sobie na spokojnie tam napisać artykuł i też w dużej mierze bez aż takiej odpowiedzialności za to, czyli co się robi. Generalnie to, co robiłeś, to w języku polskim nazywa się nauką stosowaną, czyli matematyka stosowana, tak? Czyli zastosowanie dokładnie matematyki i Twoich narzędzi. To, co powiedziałeś, bardzo ciekawie, jeszcze bym chciał, żebyś to uściślił. Rozumiem, że dane, które się pobiera na bieżąco z rynku, one służą nie tylko do weryfikacji modelu, ale do przebudowy go, tak? Czyli jest przebudowywany, można powiedzieć, nadążnie, czyli w momencie, kiedy coś się pojawia, to ten model na bieżąco, w czasie rzeczywistym, tak. No koryguje się, bo chodzi o to, żeby zrozumieć, jak działa rzeczywistość. Jest jakieś zjawisko i chcemy mieć jak najlepsze zrozumienie. To jest nic więcej jak zrozumienie przy zebraniu wszystkich czynników, które mogą na to wpływać. Czyli tutaj biorąc przykład tego modelowania, którym się zajmuję już od ponad roku, czyli przebiegu epidemii w Polsce i też w innych krajach, to jest ileś czynników i warto poznać ich relatywną wagę. Jest ten czynnik sezonowości, który po roku już wiemy, jak wygląda ta sezonowość w każdym miesiącu. No i właśnie temu służy model, żeby móc skorygować o wszystkie inne czynniki i wychwycić, jak działa sam czynnik sezonowości. To samo z czynnikiem nabierania odporności. Ile naturalnie nabrana odporność, w którym momencie, jak działa na roznoszenie się wirusa. Innymi czynnikami jest ta mobilność, co do której są dane. Ludzka, tak? Czyli przemieszczanie się ludzi wewnątrz populacji? Tak, tak, tak. Można sprawdzić. I również można wychwycić, jaki był efekt na przykład tych wszystkich zakazów i nakazów. Praktycznie żaden. Potwierdzają dane praktyczne, które chociażby porównanie Szwajcarii z Francją, gdzie były bardzo duże zakazy, albo Kalifornii bodajże z Florydą, tak, gdzie na Florydzie nie było. Tak. No i właśnie taka jest różnica pomiędzy takim
no, podejściem bez modelowania, nazwijmy to, że ludzie na oko oceniają, porównując jeden stan do drugiego stanu, jeden kraj do drugiego stanu, a model pozwala to dokładniej, precyzyjniej przeliczyć, czyli żeby autentycznie wychwycić ten jeden czynnik. Bo jak się tak mówi, to zawsze są jakieś różnice, których się można nie wychwycić i wręcz zawsze można podać jakiś argument w jedną stronę i inny argument w drugą stronę, ale liczy się o to, ile który z tych czynników ma wpływ. I to właśnie można poprzez model, gdzie to się przelicza i ukazuje się, jaka jest relatywna waga tych wszystkich i dopiero wtedy można, no cóż, wartościowe, miarodajne i wiarygodne przewidywania kreować. Właśnie, znaczy ja mam takie pytanie do Ciebie, bo Ty jesteś osobą niezależną, tak? No to Twoim hobby, można powiedzieć, jest zbudowanie takiego modelu, Ty go zbudowałeś, podałeś go do publicznej wiadomości i teraz pokazujesz, że on w miarę był dokładnym modelem, który dobrze przewiduje pewne wydarzenia, tak, związane właśnie z COVID-em. Nie ma czegoś takiego absolutnie, ja nie słyszałem w mediach głównego nurtu, ani w narracji rządowej, żeby oni się powoływali na jakieś badania matematyczne. A przecież ja sam byłem na Politechnice uczony modelowania zjawisk hydraulicznych związanych z przepływem powietrza, czy wody, czy płynów, tak, w celu budowania samolotów, rakiet, pocisków przeciwpancernych. Rocket scientist, tak, to było. I generalnie myśmy, znaczy ja też kończyłem z kolei mechanikę stosowaną, czyli dział fizyki, tak, i dla mnie zastosowanie nauki w czymś praktycznym to jest w ogóle podstawa, tak, dla mnie ktoś to teoretyzuje, to w ogóle, no to jest jakiś filozof raczej niż naukowiec, tak, bo jednak ta weryfikacja... Albo wręcz poeta, propagandzista. Dokładnie, bo weryfikacja w praktyce jest po prostu, to jest istota badań, tak? I zresztą daleko by szukać. Galileusz, który przeszedł do historii, jest znanym naukowcem, on praktycznie do tego wszystkiego podchodził, bo on budował wały obronne, instalacje. Tak się robi naukę. Nauka wyglądała kiedyś, tutaj zostało użyte słowo hobbysta. Naukę, wtedy kiedy no, czyniła ona największe postępy, robiło się w taki sposób, że po prostu z zainteresowania, z chęci poznania, jak to działa, jak wygląda poszukiwanie prawdy, dojście do tego, jak działa rzeczywistość, ludzie no, do tego dochodzili, badali, korygowali i tak dalej. I mieli konkretne wyniki, które znajdowały zastosowanie w praktyce. Jest to motywacja, która jest dużo silniejsza niż no, motywacja tych ludzi, których niestety obserwujemy w telewizji, czy pracowników etatowych, akademickich, uczelni, no, czy tych wszystkich ludzi, którzy no cóż, na nas krzyczą zamiast dialogować. No, to nie jest nauka. To są propagandziści, to są urzędnicy, akademicy. Naukę się robi tak, że się chce dojść do tego, jak to działa. Jak się widzi błąd, to jest się wręcz zadowolonym, bo to jest okazja, żeby zrozumieć coś głębiej, popatrzeć dalej, jaki mechanizm został przeoczony, co można poprawić. I najlepiej to robić w dialogu z drugą osobą, która w dobrej wierze wyszukuje te błędy, żeby właśnie poprzez ten dialog dojść do lepszego zrozumienia. No niestety nie jest to logika, którą ani rozumieją, ani chcą wedle niej działać ludzie, którzy podejmują decyzje u nas. Jest to straszne. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak uważasz? Ja może wprowadzę w temat, bo z drugiej strony dzisiaj jadąc tutaj do nas do studia, słuchałem sobie Radia Tok FM i dyskusji, to już kolejny dzień jak słucham, na temat inflacji. Padają tam różne rzeczy, że jest jakieś przewidywania inflacyjne, odczucia inflacyjne, że ludzie, inflacja, wzrost cen jest dlatego, że ludzie schowali pieniądze podczas pandemii, teraz je wydają, w związku z tym jest mniej towarów. To było wczoraj, dzisiaj narracja była inna, było powiedziane, że gospodarka ruszyła z kopyta, w związku z tym ceny muszą wzrosnąć. Nikt z tych ludzi nie mówi o podstawie, czyli tak jakby tym fundamencie, tym pierwotnym czynniku, czyli o dodruku pieniądza, który się dzieje, które państwo po prostu ładuje, drukuje bez opamiętania, no i po prostu ceny muszą, w związku z tym to jest główny czynnik. To ja przerwę, bo tutaj są dwie strony. Z jednej strony są dodrukowane pieniądze, które zostały rozdane i już nie chcę wnikać komu porozdawane, ale raczej nie... nieprzypadkowo, ale z drugiej strony, po to, żeby były dobra, to trzeba pracować. Jak od roku praca została bardzo utrudniona, zatrzymana i tak dalej,
to po prostu nie ma tych dóbr. Czyli ludzie mają w rękach pieniądze, a nie zostały wyprodukowane dobra, bo zostały te wszystkie łańcuchy dostaw rozwalone, zostało utrudnione pracowanie. No sorry, jak się nie pracuje, to nie ma dóbr, ludzie mają w rękach papierki, chcą coś za nie kupić, ceny naturalnie rosną. To jest ta najbardziej fundamentalna strona. Tak? Inflacja to jest relacja pomiędzy cenami dóbr, które trzeba wytworzyć pracą, a ilością pieniądza, które ludzie mają, dodrukować pieniądze jest łatwo. No właśnie, ale jak się słucha tego rodzaju dyskusji na temat pandemii, to nic nie było na temat modelowania. Jeżeli się słucha dyskusji na temat inflacji, czyli ekonomicznych w radiu, tych głównych radiostacjach, to też nie mówi się o tych fundamentach, o wydajności pracy. Ja praktycznie w ogóle nie słyszę, żeby ktokolwiek, ani polityk, albo jakiś dziennikarz głównego nurtu mówił o tym, że trzeba podnieść wydajność pracy. Nie, trzeba dofinansować, trzeba dać pieniądze. Początek pytania był, dlaczego tak jest? Tak. Tak. A jak my wybieramy tych ludzi? Na jakiej podstawie wybieramy tych ludzi? Powiedzmy sobie jasno, co się dzieje, tak? Wybieramy ludzi, którzy kreują jakieś wielkie show w telewizji. I show to ma na celu zdobyć jak najwięcej głosów, czyli przekonanie ludzi, którzy nie znają się na tych wszystkich sprawach. Przekonać ludzi, którzy nie mają czasu, nie mają koniecznie umiejętności, niespecjalnie się znają, nie chcą temu poświęcać swojego życia, to kto ich najlepiej przekona? Ludzie, którzy będą nie do końca uczciwie, albo wręcz w przypadku niektórych formacji zupełnie obłudnie, serwować jakieś slogany, jakieś tam programy i poglądy, żeby tylko skłócić ludzi i skłonić ich do tego, żeby głosować na jednych albo na drugich. Jeśli wedle takiego trybu wybieramy tych ludzi, to co się dziwić, że ich główną umiejętnością jest to robienie show. A to jest zupełnie inna umiejętność niż dochodzenie do zrozumienia, dochodzenia do rozwiązań, które działają, podejście czy naukowe, czy po prostu rozumne. To w ogóle nie są kryteria, wedle których wybraliśmy decydentów. To jest coś strasznego. Właśnie, problem taki jeszcze, kolejne pytanie, czy w ogóle warto, żeby Polska posiadała jakichkolwiek naukowców, tak? Bo skoro ty jako jedyna osoba zająłeś się modelem rozprzestrzeniania się pandemii i masz jakieś konkretne wyniki, natomiast ja słuchałem jednego chyba wywiadu z osobą, która z Instytutu Maszyn Matematycznych bodajże, która tak jakby nie za bardzo była, tak jak mówisz, nie była za bardzo zainteresowana tymi wynikami, tym modelem, tak jakby w ogóle, poza tym ten ich model wcale się nie przedarł do dyskursu publicznego. Czy jest jakiś pan na UW, który tam niby jest takim głosem jakiejś grupy, która tam modeluje? Już wielokrotnie wykazałem, że te ich przewidywania są bezwartościowe. Po prostu to nie są ludzie, którzy szukają, jak to działa, tylko raczej serwują wygodną dla płacących im pensję wersję, jakąś tam podkładkę. Tutaj można wykazać, gdzie bodaj w zeszłym miesiącu przewidywali scenariusz 15 tysięcy nowych zakażeń w lipcu, kompletnie bez uzasadnienia i jakiegokolwiek sensu, ale coś, co już się absolutnie nie sprawdziło, ich najlepszy scenariusz, czyli ten z najmniejszą liczbą zakażeń, wykazywał 2000 zakażeń dziennie obecnie, teraz, w połowie czerwca. A mamy w okolicach 300, poniżej 300 średnio obecnie. Czyli ponad 8-krotna różnica. 8-krotna mniej więcej. W stosunku do najniższego scenariusza. Czyli jakiś tam przedział, którego prezentowanie miało efekt taki, że straszyło. Czyli efekt, który próbują cały czas osiągnąć ministrowie, którzy się tam wypowiadają. Jest ewidentne, co się dzieje. Tak? Jest parcie na to, żeby straszyć, żeby jak najbardziej skłonić do tych szczepień. Jest to wręcz taki szantaż. Tak? Oprócz straszenia jest po drugiej stronie szantaż. Nie oddamy wam normalnego życia, jeśli się nie zaszczepicie. Jeśli się jest w takim trybie, żeby jak najwięcej ludzi zaszczepić,
no to to jest ich jakby funkcja użyteczności, raczej niż dojście do najlepszych rozwiązań, które najlepiej będą służyć. Jest to wszystko współmierne do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli no, jacy ludzie, wedle jakiego trybu wybierani, no więc jakie ich motywacje takie właśnie. Czyli słuchaj, no jeżeli to wszystko dzieje się, bardzo podobne scenariusze są ćwiczone w praktycznie we wszystkich krajach świata, oprócz Białorusi chyba, w Szwajcarii, no może to jest trochę lżej, ale też rząd dostał, znaczy nadał sobie dodatkowe uprawnienia, które w tej chwili referendum zaklepało, co prawda tam chyba 62%, także 40% jest w opozycji do tego, no ale generalnie właśnie tych większych uprawnień zostały przyznane. Ludzie przyznali, cały naród szwajcarski przyznał. No ale jeżeli we wszystkich krajach dzieje się to samo, nawet w takiej Tajlandii, gdzie zmarło 8 osób, też był lockdown taki, że po prostu nie można było się ruszać. Jak ty na to patrzysz w ogóle? Czy to jest jakiś spisek ogólnoświatowy, czy to po prostu jest naturalne zachowanie ludzi w tej sytuacji, że po prostu przyjmują pewną wiedzę i potem już jej nie konfrontują, właśnie tak jakby nie weryfikują, tak jak ty weryfikowałeś modele swoje tak. matematyczne, że oni już tego nie weryfikują, tylko wręcz idą w zaparte, tak? I kontynuują, wzmacniają te swoje działania. No więc ja niby nie jestem ekspertem od no, tego typu rozważań, chociaż po spędzeniu no, naprawdę setek godzin i na przeliczaniu tych scenariuszy, i na patrzeniu na to, co się dzieje, no to również jakby wyrobiłem sobie opinię co do tych mechanizmów. No cóż, o tym już mówiliśmy. Mechanizmy demokracji medialnej, które w tych no, dominujących państwach Zachodu doprowadziły do pozycji decyzyjnych osoby, urzędników, historyków, doktorantów politologii i tak dalej, no, którzy są tymi decydentami, no to są ludzie, którzy kompletnie nie mają przygotowania do tego typu decyzji i oni są ekspertami od tego, żeby wyjść i w telewizji mówić rzeczy, które dobrze brzmią. A tak. Co to znaczy dobrze brzmią? Czyli to jest apelowanie do poziomu zrozumienia ludzi, którzy się nie znają na danej kwestii, tak? No bo dobrze brzmi to, co ludziom, którzy się nie znają, czyli dobrze brzmi. No to umieją, tak? No i wedle tego muszą wychodzić i mówić to, co dobrze brzmi. I to robią, więc jest to naturalny mechanizm. Więc to jest jakby jedna strona, przy czym przy wyrobieniu no, tak zaawansowanego jednak zrozumienia i rozpatrzenia tej kwestii, jak ja obserwuję tych ludzi, którzy się wypowiadają, to widzę jasno jak na dłoni różnicę pomiędzy wypowiedziami, które wynikają z braku zrozumienia, a tymi, które wynikają z no, nieuczciwej chęci manipulacji. Hipokryzji. No nie, hipokryzja to jest zbyt delikatne słowo. Tak. To jest nieuczciwa chęć manipulacji. Czyli łatwo no, przy tym poziomie rozpoznania kwestii zobaczyć tą różnicę pomiędzy tym, jak osoba mówi no, coś, gdzie nie zrozumiała mechanizmu, który za tym stoi. No ja widzę, no po prostu znam te mechanizmy głębiej, więc widzę, na ile wypowiadający się tam wiceministrowie i tak dalej zrozumieli to, co mówią. No i czasami jest to ewidentnie osoba, która, no, która po Ale prostu ja nie myślę, rozumie. Że to jest powszechne zjawisko. A jednak są też osoby, no i tu można pokazać przykłady, które się wypowiadają w sposób cyniczny, gdzie no jest to świadoma, nieuczciwa manipulacja. I jak się to widzi, to oj, no ostre słowa się cisną. Ostre. Słuchaj, no modelowanie matematyczne, w związku z tym mamy pewien stan właśnie, który obserwujemy, że w tej chwili jesteśmy w szponach. W zasadzie cały świat jest w szponach właśnie niekompetenciuchów, którzy bardzo ładnie mówią, no są osoby, które potrafią mówić w sposób bardzo przekonujący, tacy dziennikarze, tak, którzy jak mają cokolwiek już potem sensownego zrobić, to się okazuje, że mają dwie lewe ręce. Pytanie, przekonujący dla kogo, tak? No dziennikarze dla większości. No, przekonują osoby, które ich słuchają, tak? No i ja bym tutaj nalegał na to, żeby zrozumieć, że są
różne poziomy zrozumienia. Mhm. Akurat znowu, no jest to dziedzina, w której, na której trochę się znam, bo byłem kiedyś egzaminatorem z matematyki studentów we Francji, no studentów na uczelni, które później produkuje profesorów matematyki i tak dalej, no czyli, czyli to całe spektrum, najwyższe spektrum poziomów zrozumienia, no w dziedzinie, która jest matematyka, ale jest to dobre przybliżenie no, ogólnej zdolności do rozumienia no, systemów złożonych, nazwijmy to tak. I no i właśnie, chodzi o zrozumienie systemów złożonych. No na co dzień w wypowiadaniu gładkich sloganów i rzeczy, które dobrze brzmią, no nie jest to umiejętność konieczna, wręcz ona wręcz utrudnia, bo jak się coś zbyt złożony sposób rozumie, no to trudno ją uchwycić w paru dobrze brzmiących słowach, no bo się wie, że to jest bardzo wielkie uproszczenie. Poza tym ludzie oczekują konkretnych odpowiedzi, a ty nie jesteś w stanie nawet takich dać, no bo widzisz rzeczy z wielu tutaj, kątów. Tutaj bym jednak no, polemizował, bo jednak głębsze zrozumienie służy temu, żeby jednak podejmować lepsze decyzje. Mhm. Czyli widzenie wielu aspektów to wcale nie jest coś, co utrudnia podjęcie decyzji. Ono no, wymaga może więcej czasu i dłużej to tłumaczyć w sposób zrozumiały, ale jednak pozwala, lepsze zrozumienie pozwala podjąć lepsze decyzje. No tutaj, no niestety, te decyzje, które zostały podjęte na podstawie właśnie braku zrozumienia i opowiadania tych dobrze brzmiących rzeczy, były tragiczne. 120 tysięcy zgonów, to jest tragedia, podczas kiedy no mogliśmy się zamknąć w 10-20 tysiącach i przejść to do osiągnięcia odporności zbiorowej. Tragedia. Jasne. Pytanie takie, bo tutaj prawdopodobnie widzowie się zainteresują, skoro padło takie stwierdzenie, że jest wiele różnych poziomów zrozumienia. Jak ja, jako zwykły człowiek, który ogląda nasz program, mogę się dowiedzieć, na jakim poziomie zrozumienia jestem rzeczywistości, na przykład tej ekonomicznej czy politycznej, i co zrobić, żeby go podnieść? Nie wiem, od tego akurat specjalistą nie jestem. Mhm. Raczej myślę o tym, jak powinien wyglądać proces, żeby no, te osoby decyzyjne były tymi, które tym większym zrozumieniem dysponują. No tutaj jest ewidentny problem tej demokracji medialnej, gdzie ludzie, którzy nawet po prostu nie mają czasu się tym zajmować, no bo większość ludzi zajmuje się swoim życiem, zna się na swoim życiu, na swojej pracy, na tym, co robi, i jest to wręcz niesłuszne i niepotrzebne, żeby każdy no, szukał zrozumienia naprawdę złożonych systemów. Sposobem na to, moim zdaniem, jest, żeby każdy no, niejako powierzał swój głos reprezentantom, których zna osobiście i co do których wie, że no, dysponują trochę głębszym zrozumieniem tych procesów niż oni sami, i dopiero te osoby mogą wybrać następne osoby, które też dysponują trochę lepszym rozumieniem niż oni sami, i po trzech takich turach możemy dojść do osób, które, no, które już naprawdę głęboko mogą się w pełni temu poświęcić, żeby budować zrozumienie, szukać najlepszych rozwiązań, negocjować też między sobą, bo są różne wrażliwości. Mhm. Są wrażliwości bardziej socjalne, bardziej wolnościowe, jak najbardziej. Ale niech to się dzieje na poziomie no, kultury i dyskusji, i negocjacji, i zrozumienia takim, że właśnie szuka się najlepszych rozwiązań zamiast tego, co obserwujemy, czyli tej żenującej pyskówki ludzi, no, którzy w ogóle tego nie szukają. No tak, i w ogóle nie mają pojęcia, o czym tak faktycznie dyskutują, nie? Także to jest rzeczywiście tragedia. A od razu mi to nasunęło na myśl to, co powiedziałeś, że chyba Szwajcarzy właśnie mają podobny model wypracowany, że oni wybierają właśnie na tych niższych szczeblach, a potem już ci następni wybrani nikogo nie wybierają, tylko mają formułę matematyczną, według której formowany jest rząd. I to jest taki ścisły algorytm tam, że musi być, nie wiem, maksimum trzech niemieckojęzycznych, musi być jeden, co najmniej jeden francuskojęzyczny, przedstawiciel jakiejś religii, jakichś kantonów i tak dalej. I to u nich się dosyć dobrze sprawdza. No oni mają te swoje lokalne partykularyzmy, których tak, na szczęście w Polsce nie mamy. Ale sobie doskonale radzą z nimi. Więc w Polsce ja bym jednak bazował na tym, żeby
każdy po prostu przekazywał swój głos niejako osobie, która najlepiej go reprezentuje. I jak to przez parę szczebli by przeszło, to, no to mielibyśmy osoby naprawdę na poziomie takim, że może te decyzje są inaczej podejmowane. Już tak zmierzając ku końcowi, bardzo Ci dziękuję, bo wiele ciekawych myśli tutaj padło. Chciałbym Ciebie zaprosić na kolejne spotkanie. To jest taki mój pomysł, który siedzi mi z tyłu głowy już od kilku ładnych lat. Mianowicie, że gdybyś pokazał materiał filmowy ludzi, którzy się wypowiadają publicznie i skomentował to, jak Ty to odbierasz, tak? Co oni faktycznie myślą albo jak są zmotywowani. Także no, to jest taki mój pomysł. Jeżeli uważasz, że można by było coś takiego pokazać, skomentować, to... Ja parę takich postów na moim Facebooku umieściłem, gdzie komentuję takie wypowiedzi, więc zapraszam, Krzysztof Szczawiński. Te posty są publiczne na Facebooku. Może można podlinkować później pod materiałem. Ja nie chcę wchodzić w personalne ataki. Raczej wolę się o tym wypowiedzieć systemowo, bo no, to niesie za sobą pewne ryzyko i też nie chcę wchodzić w personalne spory z osobami, też i z ostrożności, ale więc raczej na spokojnie czasami takie rzeczy wolę opisać. Przejrzę sobie posty i może właśnie coś z tego byśmy wybrali. Myśmy kiedyś zamieścili właśnie taki 8-sekundową fragmencik rozmowy znanej dziennikarki z Radia Z z Sebastianem Pitoniem, gdzie widać było wyraźnie, że ona nie ma pojęcia, że rząd drukuje pieniądze, że i to dla niej to była jakaś taka wiadomość z kosmosu. Ona wręcz nawet zapytała pana Sebastiana, czy on się dobrze czuje, czy to jest tylko jego domniemanie, tak? No, a przecież wiadomo, że na stronach NBP-u te informacje są podawane i to w sumie każdy dziennikarz powinien wiedzieć. To jest niesamowite, do czego doszło, że ludzie podejmujący decyzje nie mają zielonego pojęcia o tym, jak działają mechanizmy, na które mają wpływ. No i dziennikarze tak samo, no bo po prostu, tak jak mówię, czy to Radio Tok FM, czy RDC, oni powielają pewne utarte schematy, to jest takie klepanie rzeczy miłych dla ucha odbiorcy, tak, i bez zrozumienia. A to już przecież nawet starożytni Rzymianie mówili, że hańbą jest mówienie czegoś, jeżeli się nie rozumie. Tak, tak, no to tutaj... No okej, wymienię jednak parę osób. Miałem jednak taką rozmowę z profesorem Gutem, który wypowiada rzeczy, gdzie powinien mieć świadomość, że po prostu nie ma pojęcia o rzeczach, których mówi. On może się zna na tym, jak na poziomie mikro działa wirus. I owszem, to jest wiedza, która jest potrzebna, ale później jest to wiedza, którą osoba, która umie modelować to systemowo, wiedzę mikro przekłada na to, jak w makrostatystycznym wydaniu to się przekłada na społeczeństwo. A no, ci ludzie, których specjalnością jest właśnie medycyna, podejście mikro, wypowiadają się o tych systemowych kwestiach, które są kwestiami liczbowymi. Powinni mieć świadomość, że nie mają pojęcia, a jednak się wypowiadają i mówią rzeczy, no to jest nieodpowiedzialne. Jakby ktoś spisywał regularnie rzeczy, które oni wypowiedzieli i je konfrontował z tym, co się później wydarzyło, to te osoby powinny się wstydzić wychodzić na ulicę. Taki profesor Gut, te osoby z tej Rady Medycznej, tam Horban, Szułdrzyński. No naprawdę to się nóż w kieszeni otwiera, jak się tego słucha. Ale cóż, no to są osoby, które ewidentnie przybrały posturę propagandystów, którzy mają poczucie, że jest jedna słuszna linia i oni po prostu nie cofają się przed niczym, żeby tą linię wspierać. No to nie są naukowcy. Tak, mi się wydaje, że to dlatego, że my mamy taki model centralistyczny, tak, że oni zajmują pewne stanowiska, kumplują się, jeden profesor drugiego profesora futruje, nie ma konfrontacji w tym, co oni mówią, w ich działaniach. Oni nie konfrontują, w związku z tym nie mają sprzężenia zwrotnego i po prostu popadają w taki właśnie marazm, w takie klepanie pewnych sformułowań. Ale jednak powinni wiedzieć, że nie wykonali tej pracy. No, ale powinni wiedzieć, że nie wiedzą. Bo tyle razy wypowiedzieli rzeczy, które się absolutnie nie sprawdzają. I konsekwencje ich decyzji są i były tragiczne.
Więc to widać. Więc elementarna już nawet uczciwość, a nie tylko zrozumienie, bo nie mieli tego zrozumienia. Okej, wypowiedzieli rzeczy wedle braku zrozumienia. Okazało się, że to no, kompletnie się nie zgadzało, tak? Później to już jest kwestia uczciwości, żeby wiedzieć, że wypowiedziało się takie rzeczy, to się kompletnie nie sprawdza. Powinni wiedzieć, że nie rozumieją i przestać się wypowiadać. Mhm. Oni dalej to robią. To już nie jest tylko brak zrozumienia, to już jest nieuczciwość karygodna. Też, jeżeli twierdzą, że się znają, powinni się skonfrontować na przykład z tobą, tak, i powiedzieć, dobrze, pan ma swój model, my mamy swój, skonfrontujmy. No ja dosyć publicznie udało mi się jednak rozpowszechnić to, co robiłem. Uczciwa osoba by weszła w dialog. By weszła w dialog, to po prostu pokazuje, że tej uczciwości brak. No i widać to na wielu płaszczyznach, no, tak jak zdjęty program pana Pospieszalskiego. To po prostu pokazuje, że nie ma chęci rozmowy z osobami, które autentycznie się troszczą o to, żeby to zrozumieć i doprowadzić do jak najlepszego zrozumienia i najlepszych decyzji. Tak samo doktorowie Martyka, Wasiukiewicz, którzy są szykanowani. No, ludzie, którzy z najlepszą troską, którzy znają tą sytuację, są szykanowani, to po prostu pokazuje, że jest brak chęci zrozumienia, jest chęć utrzymania jednej propagandowej linii. To nie ma nic wspólnego z nauką, to nie ma nic wspólnego z chęcią podejmowania najlepszych decyzji. To jest jeden cel. Jeden cel – zaszczepić wszystkich, a przynajmniej zaszczepić większość, później może, nie wiem, użyć tej większości, żeby zmusić pozostałych, a później szczepić co pół roku. No nie wiadomo, ale takie scenariusze przy takim podejściu, tak nieuczciwym i z takim brakiem zrozumienia i rzetelności, no to pozwala myśleć, że no, coś takiego się dzieje. No wiadomo, no, kto będzie później nas pilnował i organizował te szczepienia? No właśnie oni. No więc nic dziwnego, że to jest wysoka stawka. No więc jak zacząć tak to rozumieć, no to dochodzi się do takich wniosków. Ja nie chcę tutaj być osobą, która tak to widzi. Ufam, że no, możemy jednak dojść do zrozumienia i zacząć się kierować rozumem. Ja zbudowałem taki model, tutaj jest książka Kulisy polskiej demokracji, Obywatel wobec systemu. Jest trzech autorów, ja jestem no, jako pierwszy tam figuruję. Zbudowałem model osoby rządzącej. Śledząc historię właśnie ludzi, którzy... Model znowu. Model, tak. Bo model to jest narzędzie zrozumienia. Każde zrozumienie tak naprawdę opiera się na tym, że mamy jakiś mentalny model jakiegoś zjawiska i na tej podstawie wypowiedź. Tak. I teraz najczęściej jest to nieświadomie. Nie wiemy, że mamy model, ale musimy go mieć. A teraz jak sobie to uświadomimy i zrobimy ten model no niejako formalnie, czyli że rzeczywiście są to przeliczania, które są po prostu narzędziem, żeby lepiej, sprawniej, głębiej przewidywać, no to cóż, to prowadzi do lepszego zrozumienia, lepszych decyzji, lepszych konsekwencji. Czyli tak model. Model człowieka rządzącego jest najprostszy w postaci tej, którą podał Lord Acton, że władza korumpuje albo władza psuje, no ale to jest bardzo prosty model. Ten mój model jest trochę rozbudowany, on chyba jest na 30 albo 40 stronach. Chcę ci wręczyć tą książkę. Mam nadzieję, że będziemy mieli też sposobność przedyskutowania właśnie tego modelu. Ciekaw jestem, jak ty się do niego odniesiesz. Dziękuję. Bardzo za rozmowę ci dziękuję. Mam nadzieję, bo mnie ona bardzo dużo, że tak powiem, wniosła nowych elementów. Mam również nadzieję, że i państwu też rozszerzy horyzonty, albo może nawet zmusi do tego, żeby właśnie zadać sobie pytanie, na jakim poziomie zrozumienia jestem i co zrobić, żeby ten poziom podnieść. Także dziękujemy za uwagę. Tobie dziękuję za rozmowę. Dziękuję.